Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku, widzowie, musimy podjąć się pewnej bardzo ważnej rzeczy. Ponieważ na poprzednim odcinku przyłapaliśmy Patryka na tym, jak pisał jakiś list miłosny i jak tam coś chciał, że tak powiem, poderwać Emilię. Mi się ogólnie mega podoba sytuacja, no bo Emilia, to ja wiem, że ona by tak raczej niespecjalnie chciała takiego Patryka. On jest raczej taki, jakby to powiedzieć, głupiutki troszkę jest, ale nie skreślam go, nie skreślam go. Ja oczywiście chcę mu jak najbardziej pomóc, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę i nauczę go, jak poderwać dziewczynę. I mam nadzieję, że nam się to uda. Zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam na inne kanały, linki są w opisie i lecimy z koksem. Ja, słuchajcie, najpierw pójdę po Pawła, no bo Paweł to też jednak ma palionkę, więc, że tak powiem, Paweł może się znać na rzeczy, że tak powiem, jak tutaj poderwać porządnie kobietę, więc, więc pójdziemy, zobaczymy, jakie one rady również daje, pójdziemy, nauczymy Patryka, może pójdziemy po SpongeBoba, też może SpongeBob też się przy okazji czegoś nauczy, chociaż nie wiem, czy on jest taki, że tak powiem, miłosny, ale Patryk ewidentnie tutaj się zakochał i coś trzeba w tym kierunku zrobić. Dobra, widzę, że Paweł jest na górze. Halo, dobra, włamuje się na chatę. O! Kromka! Kromka się wita. Ukłon, kłaniam się nisko. Dżemem do dołu. Dżemem do dołu się. Czemu taki uzbrojony? A, no ty też byłeś uzbrojony, właśnie ściągnąłeś. Ja, no bo przyszedłem, prawda? I no tak, no nieważne. Dobra, chodź. Się boję, chodź, swoje życie. Chodź, nie, no spokojnie, spokojnie. Ja mam, słuchaj, wiesz, co dzisiaj będziemy robić? Bo dawno cię nie było w ogóle u mnie na kanale, więc to tak, wiesz, taki, można powiedzieć, że jubileusz... Witaj, Kromka! Jubileuszowy materiał, ale dzisiaj pójdziemy nauczyć Patryka, jak poderwać dziewczynę, bo ty wiesz. Ja nie mogę, to jest niewykonalne. Myślę, że się uda. Nie, on jest półgłówkiem, stary, no naprawdę. No ja wiem, ale myślę, że no to spróbujmy chociaż sprawić, żeby on jakkolwiek był w stanie cokolwiek w tym temacie zrobić. Mi się wydaje, nie skreślajmy, wiesz, nie można wszystkich mierzyć miarą SpongeBoba. On ma tyle dziur w mózgu, co w chlebie jest. Czy to jest jakiś pocisk z mojej strony, przepraszam bardzo? Nie, no nie wiem, bo ty jesteś Kromką ogólnie, nie? Ale mózg nie wiem, jaki masz w środku. A, rozumiem, rozumiem. No też taki, wiesz, miąższ bardziej, nie? Dobra, co jest, dlaczego on ma TNT tutaj? Co jest zabunkrowane tak? Patryk! Co jest... Co on robi? Co ty, zobacz? Patryk! Rybki. Rybki? Szczypson! A, w ogóle... Siema, Patryk. Dobra, patrz tutaj, tu widzisz tą głowę? Ostatnio spotkałem... Co jest? O kurczę, to było bardzo niebezpieczne. No lawę tu miał, no. Ostatnio dałem tutaj tą głowę, znaczy przyszedłem do Patryka, on tu postawił tą głowę i on mówi tak, że to nawet fajniejsze, bo może deptać po nim. No to jest teraz przyjemne takie, fajne, podoba mi się. On mówi, że to jest jego deptak. Tak, tak. Dobrze, Patryk, chodź, bo musimy ustalić bardzo ważną rzecz. Dzisiaj przyszliśmy nauczyć cię, jak poderwać kobietę. Naprawdę? Chcesz się nauczyć tego? Ja, chcesz mieć babę? Chcesz mieć babę? Nauczymy cię, wyrwiesz Emilię. Chcesz? Ja chcieć. No dobra, to czekaj, ja bym zaszedł jeszcze po SpongeBoba, żeby SpongeBob zobaczył i żeby też się czegoś nauczył. No on pomoże, no. Myślicie, że pomoże? Patryk! Bóg mi pomoże. Nie, no wiesz, no SpongeBob go najbardziej zna, mi się wydaje, że powinien. No tam właśnie, pomóc, jak kumpel kumpla, on mu da odpowiednie rady też, nie? Dobra, musi. Pytanie, gdzie jest SpongeBob teraz? Pukamy do niego. Halo! Jak się cieszy. No jeszcze, chodź tu SpongeBob, bo jest sprawa. Jeszcze, o wiesz, kurde, jeszcze no co Patryk... tu się dzieje? O kurde! O nie! Nie wiedziałem! Nie, ja nie wiedziałem, że to się odpala w ten sposób. SpongeBob, nie płacz, nie płacz. Odbuduję. Pamiętaj, SpongeBob, po każdej burzy wychodzi słońce. Odbuduję! Zaś ty, Szczypson, zaś jakiś trochę. Ale... Co? To nie, ale jaki mój? Ale SpongeBob, on nie ale ja jestem osądzony o jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Nie, SpongeBob, my dzisiaj przyjdziemy tutaj, bo Patryka chcemy nauczyć... Chcemy go nauczyć podrywać dziewczynę, no chodź, pomożesz nam. Odbuduje się mi domek. Tak, odbuduje, o to się nie martw, o to się nie martw. To ja też się pouczę podrywać. Chodź, no właśnie, też ci się przyda, chodź. Dobra, pierwsza lekcja, ale te musztra musi być, do pionu muszę was nastawić, mamy tu. Tu, przy tym, przy linii, przy... Jaka musztra? Przy linii, no... No dobra, ale to ten dom naprawi się, no nie płacz, nie wolno płakać nad rozlanym mlekiem. Nie ma zgadzić. Nie ma Nie ma... Dobra. Nie ma zgadzić. Dobra, baczność. Spocznij, dobra. A ja czemu ja jadę? Paweł, ja poproszę ciebie o pierwszą radę dla chłopaków, jak poderwać dziewczynę. Jaki musi być facet?
Dobrze, Patryk, musisz być twardy. Ty jesteś twardy? Twardy jak skała. Okej, dobra, pierwszy tip. Czy ty śmierdzisz? Nie, ja pachnę. Czemu mówisz, że śmierdzę? Ja pachnę. Bo ty zawsze śmierdzisz. Ale dobra, Patryk, ale jakie perfumy są używane? Śmierdziało tylko jak mi daliście to niedobre jedzenie i było takie... A jakie jedzenie niedobre? Wyszło... Ja ci dałem dobre ostatnio przecież. Ale oni mi dali, to truć mnie chcieli. Nie a dobra, z jakiego tego... owocu używasz tego? Perfumu. Owocu? Co to jest? No nic, krewetek. No właśnie, tak myślałem. Owoc morza, no dobra. No to dlatego tak cuchnie. A ty, SpongeBob? Ja używam mokrej gąbki. O kurczę. Ciekawe. Dobrze, no w takim razie moja druga rada dla was, panowie. Teraz ja wam muszę dać jakąś radę. Druga rada, musicie być mili. Umiecie być mili? Ja jestem miły. Dobra, to zrób coś miłego. Dobra, Patryk czasem to. Nie wie, kiedy byś miły. Dobrze, Patryk, bądź miły dla SpongeBoba jakoś. Zrób coś miłego dla niego. SpongeBob! Tak, Patryku? See my present. No patrz, no. No jest, ale nie możesz tak powiem... swojej dziewczyny też tak tutaj. Właśnie, rozpieszczać. Nie możesz jej rozpieszczać, no bo jej odwali. Jak nie? Będzie chciała od ciebie za dużo później. No. Tak? Więc musisz dawkować jej przyjemności. A dostanę całusza? No to na pewno nie ode mnie. Miły. Nie. Daj całusa, Patryku. Nie będę, nie chcę. Nie chcę, bo... Nie, no, ale nie. Ej, dobra, ale Patryk, zauważ. Wiesz, jaki Szybson jest niemiły teraz, że on całusa ci nie chce dać. A ty taki nie możesz być. Właśnie jak kobieta cię prosi, musisz jej dać. Ja nie lubię chłopaków. Szybson, daj mu całusa, no. No nie będę go całował, no co jest, za siebie spokojnie. Dobra, nie, dobra, naucz go całowania, zrób. No nie, no bez przez... Ja uważam, że powinien sobie przyćwiczyć na gąbce. W gąbka się o, to stosuje. O, dawaj SpongeBob, dawaj. Nie, ale dawaj, ja gąbka. Gąbką, to mnie... No to użycz tył głowy, użycz. Żeby sobie mógł cmoknąć. A to ty użycz. Ale jak na ja mam... Do obydwoje macie dziury. Ale ja mam... To na palionie. Nie. Nie, no, ja mam twardą skórkę. Jestem... Taki suchy jesteś. No, dobra, Patryk, musisz poćwiczyć. Dobra, postaw gąbkę. Pocałuj gąbkę, tu nie, postaw. Ja nie. Ej, czerstwy. Dobra, no tu patrz, na tej gąbce niech poćwiczy. Czerstwy. Dawaj, Patryk, daj buziaka gąbce. Gąbce daj buziaka. Musisz się nachylić i... Ale... Nachyl się. O, tak. Nie, no elegancko mu poszło. Elegancko, nie, no jest dobry. Dlaczego SpongeBob się naciąga? Co jest nie tak? Masakra. Bo to twoja ulubiona gąbka była. O fuj. Jeszcze tak nie mówcie. Dobra, Patryk, kolejna rada. Teraz Paweł dla siebie radę daje znowu. Dobra. Patryk, jakim twoim zdaniem musi być mężczyzna? Musi być twardy jak skała, miły i całować. Musisz oczywiście pracować na rodzinkę, czyli znaleźć bardzo dobrą pracę, tak? Nie możesz być leniwy, nie możesz siedzieć ciągle w domu jak teraz to robisz. Musisz być pracowity. Robić w ogrodzie. Tak, kosić trawnik. Ale ja pracuję, SpongeBob jest leniem. On nic nie robi, nie znajdzie dziecka. Też jest trochę w tym racji, nie będę ukrywał. Ale bo SpongeBob jeszcze nie ma pracy, ale jak znajdzie znowu... Ale dobra, ja mam bardzo ważne pytanie. Czy ty, SpongeBob, chcesz mieć dziewczynę też? Nie. Nie? A ty, Patryk, chcesz mieć dziewczynę? Dziewczyny to problemy. Ja chcę tutaj dziewczyny to problemy. Z palionką gadałem chwilę i nagle wszyscy do mnie mnie zaatakowali. Ja jestem antydziewczyny teraz. Ale nie dziewczynę, tylko palionkę albo Milki. No to zobaczymy, która ci się uda wyrwać, no, a że tak powiem, dobra, a co trzeba, co kobiety lubią? O, Patryk, to kolejne pytanie do ciebie, co kobiety lubią? Kobiety? Diamenty lubią. No, czy lubią Patryka, to zależy, czy Patryk się dobrze prezentuje. No, kwiaty, oczywiście, że kwiaty. Ja mieć kwiatek dla mnie. Diamenty lubią dziewczyny. Diamenty też lubią, ale... Dzięki za darmowe diaksy. Nie, no, to było... Ale diamenty to już na oświadczyny, jak już się wiecie, jak już pierścionek z diamentem się daje. To prawda, to dobra. Teraz tak, Patryk, kolejna rzecz dla ciebie. Facet, kolejne pytanie do ciebie. Co facet powinien robić? Powinien być pracowity chyba. Pracowity.
Ja jestem pracowity bardzo. Umiem ugotować krabo-burger. Umiesz krabo-burgera zrobić? Pewno, na pewno, na pewno. Ja umieć. Nie, kłam. Już sobie nie dodawaj, Patryku. Musimy. Dobra, to poczekaj, Patryk. To jaki jest skład prawdziwego krabo-burgera? Co mówisz? Jaki jest skład prawdziwego krabo-burgera? Pan Bóg. Jaki był skład prawdziwy? Ja nie zdradzam. Nie mówię. Nie wolno zdradzać. Nie, Patryk. Pomyliło ci się zjedzenie krabo-burgera z robieniem krabo-burgera. To ci się pomyliło. Właśnie. No ale ja lubię jeść. One są takie pyszniutkie. Dobra, wiesz co, musimy jeszcze jedno sprawdzić, bo facet powinien być umięśniony i powinien mieć dużo siły. Sprawdźmy, jak pływasz. O! Pływam? Let's go. Tu? Ja umieć pływać. Tam proszę stanąć, A skocz na główkę tutaj. I skocz tak na główkę. Na bańkę? Na główkę, tak. Skokam. Dobrze ją poszło. Dobrze. I teraz dwie długości. Proszę przepłynąć w jedną i w drugą stronę. No w tamtą stronę i z powrotem. Tam i z powrotem. No nie wiem, to za ciężko. Płyniemy. Nie ma ten. Dobra, teraz tak. Nie ma słońca, ale trzeba się nauczyć również opalać. Proszę się nauczyć opalać. Chodź tu, Patryk, nie, no ale musisz się nauczyć czegoś. Proszę tutaj przyjść i się nauczyć ten, położyć. Nie mogę. Siłę przez ciebie. Połóż się. Zrób tak. Tak, zrób. O, tak, dokładnie jak ten. Się połóż. On nie umie się położyć. To jest element. Patryk, musisz się, po prostu się przewróć. Przewróć się. Patryk, ty nawet się przewrócić nie potrafisz. Dobra, pomogę mu. Czekaj, przewróć. Ale nie przekręć, tylko przewróć. Ale ja się przewróciłem, co wy ode mnie chcecie? Tu stań. Tu. Tak, patrz. Uwaga, patrz, no, Patryk. Zaprezentuj mu. O, widzisz? Tak się przewróć, tu patrz. No, przewróć się. O kurczę, jak... No, Patryk. No już jestem przewrócony! Nie jesteś przewrócony! Nie, no jestem. Dobra, Patryk, ty się jednak nie nadajesz. Wiesz, ty musisz jednak troszkę poświcić. To jeszcze nie ten moment. Chodźmy do Milki. Ale nie ma jej nawet. Ona jest w Stanach teraz. Ale ty, musisz poświcić troszkę. Ja myślę, że jeszcze zrobimy kilka treningów, zanim ona przyjedzie. I nauczysz się i będziesz. Tak? Będziesz jeszcze facetem. Mówię ale ci. Będę gotowy, ja muszę. Będziesz być jeszcze kiedyś będziesz gotowy, Patryk. Póki co teraz, żeby być odpowiednim facetem dla kobiety, musisz odpoczywać również. Żeby później następnego dnia być pełnym energii, słuchania jej, prawda, narzekania. Chodź. Ale ja codziennie odpoczywam. No to ale ja chcę dzisiaj prezent dla Milki. Ale to nie ma jej jeszcze. Idź tam do siebie na chatę, idź już odpocznij, połóż się do łóżka tak jak należy. Idź odpocznij. I jak prawdziwy mężczyzna, ale idź proszę. Będę nią, będziesz, tak? będziesz. Idź odpocznij. To będzie trudne. Dobra, panowie, podsumowanie tej lekcji. On się do niczego nie nadaje. To nie wyjdzie, to nie ma szans. Jeżeli się za niego nie chwycimy porządnie, to ten człowiek nic w życiu nie osiągnie. To nie można tak, SpongeBob. Tylko my nic nie mówimy, że się z nim przyjaźnisz, ale pamiętaj, my to robimy dla jego dobra. On kiedyś jeszcze będzie taki jak ty, póki co widzieliście, on jest jedno szablozębny. A ten już jest dwuszablozębny. Może ty jesteś dwu. No, level drugi, wtedy się do więcej nadaje. A ty za to nie masz zębów w ogóle. Ty nie masz w ogóle zębów. Bo ja mam... Paweł też. Bo to są weterani życia, my już wykorzystaliśmy swoje. Rozumiesz? Bla. Dobra, Sparzo, wróć do siebie na chatę. No, super. No. Naprawimy ci to. Tak. Lekki przeciąg dzisiaj będzie, ale przykrój się porządnie, nie? Dobra, Paweł, wracamy, bo już noc, już koniec, dobra. Nie, no niestety. Z Patrykiem się da nic zrobić, nie, Patryk jest dramat. Ale ja chciałbym, żeby on jednak coś poćwiczył. Ja ostatecznie jestem ciekaw, jak on sobie poradzi na ostatecznym teście. To ja bym chciał go przetestować, ja bym chciał. Konfrontacja z kobietą musi zostać zrobiona. Tak, on musiał sprawdzić. Tak, dobra, wróćmy w takim razie do siebie na chaty i idziemy spać. No i co, dzięki ci, Paweł, za dzisiejszą pomoc w tym, prawda, nauczaniu. No i co, dobranocka! Życzę udanej nocy, dobranoc, życzę. Cicho. Hello. Żegnam, widzowie, widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, lecimy w kimę. Pozdro.